Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przed chwilką tutaj w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie zakończyliśmy losowanie dla osób, które brały udział w konkursach zorganizowanych tutaj była przez firmę Vetanimal, Centrum Zdrowia Gołębi. Zestawy lotowe i zestawy rozpłodowe, które zostały tutaj zakupione przez osoby, były promieniowane gołębiami. Dzisiaj na pewno też będzie z konkursem jakimś związany. Mamy taki zestaw kolejny, ufundowany też przez firmę Vetanimal, tak? Zgadza się. I zestaw ten mamy tutaj przed sobą, ale o tym zestawie może któryś z kolegów, czy to Rafał, czy Sebastian nam opowie. Proszę bardzo. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Vetanimal za ufundowane gołębie. A tutaj dla hodowców chcieliśmy przedstawić taki pakiet na pierzenie, bo to w sumie już część tutaj oddziałów, praktycznie wszystkie oddziały zakończyły loty. Te loty starych trzeba trochę zadbać o pierzenie gołębi. A firma Vetanimal ma tutaj akurat bardzo fajną na nasze oko ofertę, jeśli chodzi o relacje ceny do jakości produktów i do ich ilości, także tutaj na tym zestawie można bardzo fajnie wypierzyć gołębie, oprócz oczywiście bardzo dobrej karmy, którą trzeba podawać, to można wspomóc gołębie tutaj suplementami, które firma Vetanimal proponuje. Zestaw może przedstawi Rafał, bo on bardziej jest zaznajomiony z produktami, gdyż na co dzień tutaj doradza hodowcom też, jak je stosować, kiedy je podawać. A tutaj jeśli chodzi o tą promocję, to polega ona na tym, że dwa produkty będą gratis do tych cen regularnych, dwa produkty dorzucamy gratis. A to chyba nie są te malutkie saszetki, tylko gratis? Saszetki i herbatka. Czyli widzimy dwa, przepraszam, bo dwie saszetki, ale i jeszcze herbatka. Tak jest, zgadza się. A tutaj jeszcze jest tego typu sytuacja, że to jest kwota za ten zestaw, to jest 179 zł. Za to wszystko, co mamy przed sobą. Tak, także jak ktoś dorzuci sobie jakiś dowolny produkt innej firmy, czy też z Vetanimal może sobie dorzucić, to 200 zł ma wysyłkę oczywiście gratis. No to się właśnie nic u Was w sklepie nie zmienia? Nie, wręcz tu się właśnie nic nie zmienia. Od 200 zł dajemy wysyłkę gratis przy paczkach do 30 kg. Także nawet można sobie jakiś smakowidz, na przykład z Irbapola dużo ludzi zamawia, dokładając do tych mniejszych paczuszek, bo to się mieści po prostu wagowo. To jest też taką można też nowość, bo patrzymy, sucha dezynfekcja, o tym będziemy później mówić, ale to też 4 kilo tylko waży, cena do jakości bardzo dobra, a jest to taki nowy produkt i o nim też za chwilkę powiemy, także niech każdy weźmie to pod uwagę. W tej chwili. Bo ile u Was kosztuje? 18-20 zł, tak? 18, czyli tam jeszcze coś by mógł sobie ktoś tam coś zamówić do tych 200, czyli 170 plus 18, no to jeszcze za 12 zł ma zapasy. I tutaj wtedy może te produkty zaprezentuje kolega Rafał. Witam serdecznie hodowców. No tak, tu Sebastian opowiadał, jest to zestaw pierzeniowy. W skład wchodzi CombiVet 250 ml. Czyli droży to są z witaminami. B, MultiVet 250 ml, ActiveVet, olej OmegaVet, OregoVet, MykoVet, saszetka 200 gram, EnergoProbioVet i gratisowe hydrozjarowet i herbatka na pierzenie. Tutaj popatrzmy, przypominamy ciągle saszetki, to jest bardzo dobry środek, właśnie jak już mówimy o produktach firmy Vetanimal, bardzo dobry środek hamujący różnego rodzaju biegunki, poprawiający naprawdę przemianę materii tam w organizmie gołębia. I ta saszetka jest niepozorna, ale naprawdę tutaj wielu hodowców stosuje to w okresie właśnie jesieni i gdzieś tam gołębie dostają jakąś biegunkę, nie wiadomo skąd pochodzi, nie trzeba gołębi faszerować od razu antybiotykami, bo też odradzamy takie tutaj powiedzmy praktyki hodowcom. Jest wiele produktów, którymi można się wspomóc właśnie w ochronie zdrowia gołębi. Jeśli ten gołąb jest odpowiednio mocno wzmocniony przez nas, też będzie dużo mniej chorobą. I nie wtedy nie trzeba tej antybiotykoterapii stosować, bo jak mówimy o tych antybiotykach, to przypominamy ciągle, nie ma czegoś takiego jak profilaktyczne stosowanie antybiotyków. Zgadza się. Tym bardziej, że ta skuteczność tych antybiotyków jest na nasze oko coraz mniejsza, coraz gorsza. Trzeba dbać bardziej o poprawienie kondycji gołębia, wzmocnić go, układ immunologiczny wzmocnić i na pewno będziemy z tego tytułu mieli dużo, dużo profitu właśnie w czasie pierzenia, w czasie takiego okresu spoczynkowego, gdzie troszeczkę mniej może zwracamy uwagę na gołębie, ale one jak są odpowiednio wzmocnione, to ładnie się wypierzą i tutaj będzie dużo mniej problemów w hodowli. I tak jak kolega Sebastian powiedział, do wypierzenia też jest bardzo ważne, są te karmy przy okazji, jak już jest kasz, no popatrzmy, mamy tutaj, bo ostatnio tutaj były zawsze worki, ale teraz z uwagi na ilość tych karm, które są tutaj do dyspozycji, koledzy z worków zrezygnowali, a za to możemy pokazać każdą karmę. Tutaj widzę karmy firmy Prima, tak? Obejrzeć właśnie Eupolu, to jeszcze zobaczmy. Oczywiście. Mamy tutaj Goldwingsa, karmy.
Tak, tutaj każdy może sobie przyjść, zobaczyć, jak ta karma wygląda. Skład przeczytać. Skład właśnie, zobaczyć fizycznie, jak wygląda. Jak wyglądają nasiona, oczywiście. I wtedy możemy zastosować chyba ten środek, dobrze mówię, do tych karm? Tak, mykowet, posypka, olejem zwilżyć, posypką. Ale jeszcze mykowet to pokażmy, bo to jest może mniej znany środek. Powiedzmy, na co on jest dokładnie? Wspomaga wątrobę i nerki. No zdrowie. No. A używa się go do karmy właśnie? Tak, to jest na do karmy. To są typowo posypki, tak. Nie do wody, nie? Energoprobiowet to się robi taki jogurt i też na karmę. Też na karmę. Najlepiej przygotować. To nawet z jogurtem faktycznie można przygotować z jogurtem, bo to też są żywe kultury bakterii. I ten energoprobiowet jeszcze w ten jogurt wmieszać, zostawić tak na chwileczkę, żeby to wszystko tam powiedzmy przeszło sobą i wtedy podać na karmę. Czyli i też poczekać chwilę do odsuszenia, można to jeszcze powiedzmy zasypać to czymkolwiek. Czyli widzimy, dobra karma. Dobre produkty, odpowiednio tak zastosowane, i możemy wtedy zapominać o pomału antybiotykach. Zgadza się. No teraz jest też duży problem z chorobą gołębi młodych, bo bardzo dużo hodowców dzwoni do nas. Coś się takiego dziwnego wydarzyło, nie wiem, przez tą pogodę, zmiana pogody, że dużo gołębi choruje, nie? Także to też warto. Mamy rzeczywiście anomalia klimatyczne, bardzo duże. Anomalia klimatyczne i te gołębie, no niestety nie wpływa to na te gołębie dobrze. Treningi tak samo bardzo słabo w tym roku tutaj się odbywają. Koledzy gdzieś na podlotach gubią gołębie. My też mieliśmy jeden bardzo krótki trening. Tak samo mieliśmy tutaj straty w gołębiach. No, zdarza się. Zdarza się, ale trzeba tym gołębiom pomóc, żeby w jak najlepszej kondycji były. A pomożemy, kiedy będziemy między innymi stosować produkty firmy Vetanima. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.